Cześć, siemano, z tej strony Szymon, a dzisiaj zapraszam Was na taki krótki filmik na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie już dwie, były trzy paczki ze złotych wymian, jednak niestety przy pierwszej próbie nagrywania tego odcinka jedna paczka mi się otworzyła, łeba mi się wysypał. No. A w pierwszej paczce był Ziller i Bruno. Wszystko do klubu, oczywiście. Zrobiłem trzy złote wymiany, mam trzy paczki Tourer Gold Players Pack, czyli paczka dwóch złotych rzadkich zawodników. I nie wiem, czy teraz się uda to nagrać. Zobaczymy. Open. Dobra, otwiera się paczka. Jest progres. Dzisiaj w ogóle mi net laguje masakrycznie. Na Facebooka zdjęcie pół godziny wysyłałem. Nie mogę w to uwierzyć. Dobra. Ścina się masakrycznie jeszcze gorzej niż zawsze i trafiamy w tej paczce. Trafiamy w Modricia! 89 overall! Nieważne, że moja karta mnie nagrywa. 89 overall! Jest, o to chodziło jeszcze. Oxlade Chamberlain, oczywiście. Pięknie. No to będę miał czym grać, bo tu jest jakiś skład pod Modricia. Mega. Modric, jest! Mój najlepszy traf w FIFA. Po pika, którego trafiłem. Rolling Club. I ostatnia paczka. No te paczki są na mega OP w tej FIFA. Niby tylko dwóch gości, ale czasami to jest czasami te paczki są lepsze niż te za 100 tysięcy, naprawdę. Kogo mi daje jej teraz? Ja już jestem zadowolony po tym odcinku. A znowu laguje masakrycznie. A my trafiamy Hyssaya. Tak. Tak, Hyssaj, dobra, Hyssaj. Dobra, skipniemy sobie, już nie chcę, żeby mi się to dalej lagowało. Hyssaj i Kiszna. Dobra, oczywiście wszystko do klubu wezmę. No dobra, no. Co mam powiedzieć? Nie wiem. Cieszę się mega, że trafiłem Modricia. Modric w paczce, what? Dobra, cieszę się, że trafiłem oczywiście Modricia. Na pewno sobie będę nim grał. Szkoda, że nie jest sprzedawalny, tak to bym go sprzedał. Zobaczę sobie jeszcze po ciekawości, ile on jest warty, transfer market, jeśli mi się w ogóle lista transferowa wczyta. Dobra, typy, player name. Luka Modric. Nie wiem, ile tam, z 50 tysięcy ustawmy cenę. Po ile ty chodzisz, kumplu? Nie ma. A zwiększyć sobie trochę wymagania. 59,5 tysiąca? Nie ma. 100 tysięcy? Wiem, że grubo daje. Ale... No i tak, Modric jest warty 76 tysięcy. Fajnie. Znaczy, no oczywiście nie mogę go sprzedać, ale gdybym mógł, to bym go oczywiście sprzedał. A statystyki on ma takie: 74 tempa, 75 strzelania, 86 podań, 89 dribblingu, 72 defa i 66 fizyczności, więc karta naprawdę spoko, 89 overall. Mega odcinek z tego wyrzedł. A to miał być krótki odcinek, który miałem po prostu wrzucić, jakbym nie miał jakiegoś materiału przygotowanego. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, suby, komentarze, jeśli chcecie tego więcej. Dodatkowo, oczywiście każda łapka w górę i sub mnie motywuje do dalszej pracy i pozytywne komentarze też. No i co, do widzenia i cześć. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem.